witajcie na naszym kanale Misia. Ja. Dzisiaj będzie Baby Unicorn kontra dinozaur. No to zaczynamy! Dzisiaj będziemy się bawić interaktywnymi fingerlings. A jakie mamy opcje? Mamy dla dziewczynek. Czyli takiego... Jednorożca. Tak jest. No i taka wersja dla chłopców, czyli dinozaury. Dinozaury. Ale dziewczyny mogą się bawić dinozaurami? Tak. Tak? Dobra. To za chwilę zobaczymy, co potrafią, a czemu kontra, no bo sprawdzimy, co potrafi jednorożec. A co? Dinozaur? No właśnie. A mamy tutaj różne. Jakie chcesz? Jakiego chcę? Nie wiem, słuchajcie, którego ja chcę. Ja trzymam tego czerwonego, bo jakoś tak wyszło. Ale co najważniejsze. A! No, i jeszcze w tym odcinku będzie konkurs i możecie wygrać takiego dinozaura. Ale którego widzowie mogą wygrać? Mamy trzy dinozaury. Taki i taki. No i teraz którego byś chciał wygrać? Pomarańczowy i ten myślisz? Ja nie wiem. Ty wybieraj dla widzów. Twoi widzowie to wybieraj. No. Pomarańczowy. Okej, słuchajcie, do wygrania ten oto dinozaur, a szczegóły jak zwykle. Opiszcie tego filmu i w tym filmiku. To teraz przechodzimy do... otwierania. Tak, to otwieram. To sobie złożymy. Tak, to odkładamy dla widza, czyli a to jest twój unicorn. Dobra, to ja pierwszego otworzę chyba. Ale jak mu się nazywa? Gigi. Gigi? No. A mój? Razor. A właśnie, ten jest Razor. To jest taki fioletowy. Tutaj mamy Ripso i... Dawidów jest Scratch. Scratch dla widzów, także ten, tak. Co one potrafią. Dobra, to co? Nie przedłużamy, no tylko otwieramy. Otwieramy. Dobra, o, bance. Ty mojego unicorna, a jeszcze tak to wygląda mnie z tyłu. A u mnie tak. Słuchajcie, to jest chłopiec, no bo to jest wersja dla chłopców, no ale dziewczyny też się mogą bawić. Zresztą chłopcy też mogą się bawić unicornami. No, nie? To otwieramy. No to 3-4 otwieramy. A co to one będą potrafić robić? Słuchajcie, już widać, ma jakiś włącznik, gdzieś tam mój też zresztą. Ulala. Ła, ale popatrzcie, ona 40 dźwięków wydaje, a twój ile dźwięków? Jest napisane? Mój 40. Też 40. A może to jest 6? Nie, tam chyba nic nie ma, to jest opakowanie, no proszę, czy chyba, że jakaś biblioteczka. O! Instrukcja w różnych językach na dodatek. No to o, ja akurat trafiłem na polską wersję, instrukcja obsługi. Jest wszystko pokazane, co ten mój dinozaur potrafi. Ja też. To wyciągamy naszego dinozaura, a ty? Unicorna. Ja to w ogóle ciekawe, czy nasi widzowie znają A on nie ma też takie coś. Fingerlings. Twój też taki ma. Też ma? Nie, mój ma taki ten, taki. Tarą. A możesz mieć tym ogonek? Ogonek. O, patrz, jeszcze tam. Patrz. Ale co najlepsze, twój ma taki sam ogon jak i czuprynkę. A mój jest taki, popatrzcie. To jest mój. Razor to był? Nie, to był Razor? Nie, to był ten. Jak on się to nazywał? Ripso. Ripso. Taki grzbiet. A mój ma takie. A twój ma taki gładki grzbiet. Ale patrz, jakie mój ma paznokcie. Chyba średnio pomalowane. Dobra. A mój ma. Ue, ale ty popatrz, u mnie nawet się... Ale bajer, on ma słuchajcie ruchomą paszczę. A się włącza. A, to za chwilę włączymy na 3-4. A pokazać ogonek, widzą? Tak, patrzcie, jak wygląda. A, patrzcie, ona ma taki znaczek. Właśnie, podkówkę, bo te mają jednorożce, nie taką podkówkę. I ma nawet róg. Róg, no bo jednorożec. Dobra, to co, musimy je załączyć na 3, 4 i 3. Ej! Mój to syczy, a twój? Piszczy. Jakieś piski, ale mój chyba paszczą otworzył. Dobra, to co teraz można zrobić? Chyba tak powiesić? Tak. A mój na palec wchodzi? Halo. Dobra, to teraz trzeba wybadać wszystkie. Lubi głaskanie mój, a twój? Tryb nieoswojony. Trzy razy trzeba go w nos bandać. Po. Ty też jest nieoswojony tryb? Nie.
pokaż, zobaczymy. Ty masz trochę inną instrukcję. Jest. Jak się bawić? Możesz mu wysłać całusy. O. A jak klasniesz, ja ci go przytrzymam. Może tak, żeby... O, widziałaś? Mhm. Mój też reaguje na klas. Cześć. O, jak raz klaska? Przytrzymaj, ja klasnę. Poczekaj, no, go położę. Uwaga. Mhm. Dobra, co jeszcze mój potrafi? Do góry nogami można go zawiesić. O, jego też. Też? A mu się denerwuje, jakby był do góry nogami, popatrzcie. Co jeszcze? Wstrząsij nim, dobra. Ulala. Ja proponuję mojego wyłączyć i sprawdzić, co miał się. No. Pokaż widzę tu kamerki tej dolnej. Chcę? Band. Mogę? No. Gdzie to tu? Gdzie tego dotkło? Tu. Ach, tu przy uszach. O, ale wiesz co mi przyszło? Co? Ja coś przyniosę. Taram! O, ołóweczek! Można go zamontować na łówku, nie? No. Da się? Da chyba. No. Da się rysować? A może ukłóżmy go do snu? No to, jak robimy? No. To ma nie przeskład. Nie, bo już zasnął. O, dobra, czyli tak. Całusa puściłaś mu? Tak. Dobra. Ja lambuki puszczę. Słyszałeś? Znowu. Słuchajcie, nie wiem czy wy to słyszycie, ale on normalnie puszcza bąki, ten jednorożec. A do góry nogami wisiał? Wii. To słuchajcie, to był nasz jednorożec. Jaki teraz... jednorożec? No unicorn. To jak no to był, a to jest, słuchajcie, dinozaur. To teraz tak, musimy niestety położyć spać naszego jednorożca, a ja słuchajcie wam zaprezentuję tego dinozaura. Może otworzysz tego, co? Zielonego. Nie, fioletowego! Sorry, co? Ale jest zielony ty, dobra, uwaga. Może dotknąć? No. Chyba tego nie lubi, nie? Ale kto to lubi, dobra? Do góry nogami go zawiesimy. To jakoś też tak. Popatrzcie, on też oczami rusza, widzicie to? Tak samo jak jednorożec. Naciśnij przód i tył. Ty, śpi! Słyszę chrapie? Ciarcie też puszcza bąki. No właśnie. Dobra, naciśnij, przytrzymaj tył głowy. O! A popatrz, jeszcze mównę w nos. Mogę? No. Podobno ma katar. Ciekawe, czy tego coś się da dać na ołówek? Na palec bardziej. Tadam. Bajer. Słuchajcie, ale wiecie co? Mnie się to podoba. To jest takie w sumie dla chłopców fajne, nie? Okay. Ale to przynoszą mnie. Jaka parka. Rodzinka w komplecie. O, ale popatrz. Cześć. Jak myślicie, który to Marek? O! A więc tutaj zielone czy czerwone? Zasady konkursowe. Jakie? O, to teraz zasady konkursu. Dajcie łapkę w górę, subskrybować nasz kanał i napisz w jakichś komentarzach, jaką przygodę miał nasz jednorożec, gdyby spotkał dużego dinozaura. Właśnie, takiego jak ten. O, liczymy na waszą kreatywność, czyli pomysłowość. No. I kto by, no i kto dobrze, no znaczy, i kto napisze? Kto ładnie napisze, wybierzemy jedną osobę i ta osoba wygra. Takiego oto dinozaura Fingerlings, którego bym się mogła nosić na palcu, przy plecaku, albo na długopicie. Ale ty patrz, one mają różne oczy. No. Patrz, mój ma takie niebieskie. Ej, patrz jakie!
ci mój ma. I inne łapy mają. Patrzcie, jaki mój ma. Wielka śma. Cześć. To my, bracia bliźniacy, dinozaury. Boisz się nas? Nie, jesteśmy przyjaźnie nastawieni do ludzi. I do jednorożców. Co? A psiu? A psiu? Chyba katar. Z wrażeniem. Aśka bez kiedy, wiesz co? Bąka puścił. To jak puścił bąka, to nasze dinozaury zasną. O, pan. Im się ogon rusza. Patrz, dzięki temu mogą siedzieć. Bawiliśmy się zwierzątkami Fingerlings. Tak, słuchajcie, takie fajne zwierzątka. Ja miałem dwa... Dinozaury, a miałem jednorożca. Jednorożca. I co? Gigi. Jak? Gigi. Gigi. Co potrafią nasze Fingerlingsy? Tak. Na przykład jak się im dmuchnie. Mhm. Całuska prześle. Całuska, na przykład jak się kołysze. Mhm. Jak się je też głaskało czy dotykało. Albo jak tu? No właśnie. Ruszają główkami, nie? Tak. I oczami. Oczkami też ruszają. Tu damy. Dźwięki wydają. No. No fajne. I mój też tak. Jeszcze śpiewają, grają w ogóle takie cudeńka. I nie zapomnijcie o naszym konkursie, gdzie możecie wygrać takiego dinozaura. Dinusia, który też potrafi robić to co moje dinozaury. No. I od Michasi ten. Jednorożec. Baby jednorożec, czyli dziecko. No. Ale ty, to są też dzieci. Ale jak się nazywa Gigi. Gigi? W dzisiejszym odcinku to już tyle, jak się mam bimbo dwa auto. Tradycyjnie łapki w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i... komentować. Nie zapomnijcie znaczku przy subskrypcjach. Jak zwykle pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. To na razie, pa!